Jest, proszę pana. Telewizja Trwam. Trwają. Okej, szanowni państwo, myślę, że możemy zacząć. Chciałbym oficjalnie otworzyć nasz czwarty polonijny wolnościowy piknik w Wielkiej Brytanii. Wielkie brawa! Na wstępie, no ja będę chodził, także proszę tutaj. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że kilka kwestii organizacyjnych. Toalety są tam przy wejściu. Mamy oczywiście ochronę. Gdyby jakieś dziecko się zgubiło, bo będziemy mieli też dzieciaki, to proszę do któregoś z nas, wolnościowców, przeprowadzić albo tutaj pod scenę i będziemy wtedy ogłaszać, że akurat mamy takie dziecko i będziemy szukali rodziców. Z kwestii organizacyjnych jeszcze widzę, że pudło już kolejne przyjechało. Jak państwo widzą, tam wszystkie rzeczy już zapełniają nasze stoliki, a między innymi są płyty z muzyką patriotyczną, są książki naszych prelegentów i nie tylko, bo też z zaprzyjaźnionych wydawnictw je mamy, różne publikacje, które można będzie nabyć i oczywiście podpisać sobie. Co jeszcze mamy? Mamy koszulki, oprócz koszulek mamy skarbonkę naszą wolnościową, bo oczywiście nie jesteśmy partią jedną czy drugą, nie sponsorują nas Niemcy. Także utrzymujemy się tylko z datków i żeby robić takie wolnościowe wydarzenia, wolnościowe, patriotyczne wydarzenia jak to, no niestety musieliśmy je pokryć z własnych kosztów wolnościowych. Także jeśli ktoś ma ochotę i oprócz nabywanych książek, koszulek i innych gadżetów, kubki zdaje się też będą jakieś, jeśli ma życzenie wrzucić jakieś pieniądze do skarbonki, żeby wesprzeć nasze działania wolnościowo-patriotyczne, bardzo, bardzo byśmy prosili. Także jeszcze raz oficjalnie chciałbym wszystkich przywitać. Chciałbym przywitać wszystkich antysystemitów. Chciałbym przywitać wszystkich młodych, starszych, starych emerytów i rasistów, prawda? Słucham? Faszystów też przywitajmy. Przywitajmy wszystkich ksenofobów. Hurra, tak, przywitajmy kogo tam, jak tam nas jeszcze zwą? No to ktokolwiek jak nas zwał, to ruskie onuce, kuce i onuce też są, tak, wszystkich kuce i onuce, brawo, chcieliśmy nas przywitać. Dokładnie, co jakkolwiek nas zwał, jesteśmy. Jesteśmy, chciałbym też oczywiście powiedzieć, że właśnie zaczynamy nasze wydarzenie, mamy prelegentów, na niektórych jeszcze czekamy, ale z tych prelegentów, którzy już są tutaj, chciałbym przedstawić tak, kolegę Sebastiana Rossa. Sebastian Ross był naszym kandydatem do Unii Europejskiej na posła polonijnego. Teraz jest też kandydatem z partii Korwin do wyborów Sejmu i Senatu, ale oczywiście startuje do Sejmu. Jest na czwartej liście, tak jak my wszyscy. Z miejsca 16 będzie startował. Jest przedsiębiorcą i doskonale wie, jakie są różnice między innymi w prowadzeniu firmy w Polsce, znaczy w staraniu się prowadzenia firmy w Polsce, a jak inaczej prowadzi się firmę w Wielkiej Brytanii. Ponadto mamy kolegę Pawła Wyrzykowskiego. Jak wszyscy wiemy, oczywiście wszyscy goście, którzy przyszli tutaj, przyszli, żeby spotkać się z prelegentami, zjeść grochówkę, napić się piwka, kupić sobie kiełbaskę z grilla czy książkę i wziąć podpis, zrobić sobie zdjęcie z prelegentami. Ale również zachęcamy do pozostawiania swoich danych osobowych do Gabrysi, która wydaje wszystkie gadżety, które sprzedaje wszystkie gadżety oczywiście, żeby wziąć udział czynny w wyborach. A mianowicie nadal poszukujemy kandydatów, którzy obsadzą komisje wyborcze. Oczywiście tak, będziemy... Okej. Okay. Ale zapraszamy, także Sebastian powie o tym więcej. No i Paweł, który do nas przyjechał, bo o Pawle miałem mówić teraz. Paweł przyjechał, Paweł będzie prowadził szkolenie dla właśnie osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej odnośnie komisji wyborczych. Także wielkie brawa i zapraszamy. Dziękuję, jeszcze raz się przedstawię. Sebastian Ross. No może nie większość, ale już połowę tego, co miałem powiedzieć, tutaj powiedział kolega Kamil. Ale jeszcze raz. Rzeczywiście byłem kandydatem polonijnym w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Startowałem z miejsca czwartego.
Jak pamiętamy, na miejscu pierwszym w Warszawie był Krzysztof Bosak, co prawda koalicjant, jednak nie członek partii Korwin, dlatego zaraz po Krzysztofie było kilka osób z partii Wolność jako alternatywa dla tych, którzy wolą głosować jednak na partię Wolność. Kandyduję też tym razem do Sejmu, jestem na listach, jestem na miejscu 16. Jak wiemy, tym razem naszą jedynką jest Janusz Korwin-Mikke, czyli wolnościowiec. W takim razie ja postanowiłem troszkę schować się w cień, żeby jemu dać większe szanse i jestem na miejscu 16. Dlaczego tutaj jestem razem z innymi prelegentami, dlaczego przyjechaliśmy tutaj? Nie będę mówił wam o tym, co wisi nad Polską, zagrożenie w postaci roszczeń innych krajów wobec Polski, bo tutaj jest pan Stanisław, który wam opowie o tym później. Nie będę mówił o tym, co się dzieje w Sejmie czy w Europarlamencie, bo jest z nami kolega Skutecki i będzie Janusz Korwin-Mikke, który wam opowie więcej o tym. Czy nie będę mówił o ekonomii, bo jedzie też do nas, w drodze jest Sławomir Mencen, który doskonale wam wszystko jeszcze raz, po raz kolejny wyjaśni, jak działa ekonomia. Ja jestem tutaj z innego powodu, jestem z tego powodu, dlatego, że ja uważam, że my popełniamy podstawowy błąd. Według mnie w ogóle kampania wyborcza to powinna trwać 4 lata między wyborami, nie ten ostatni miesiąc. Ten ostatni miesiąc, te 4 tygodnie, to my powinniśmy poświęcić na organizowanie się do tego najważniejszego dnia, do dnia wyborów. Powinniśmy zbierać ludzi do wyborów i najważniejsze, zbierać ludzi do komisji. Ja uważam, wielu naszych działaczy uważa, że żeby osiągnąć lepszy wynik, musimy zachodzić z prawej strony tych bardziej prawicowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Według mnie to jest droga donikąd. Niestety, ale ci ludzie, ja sam przeprowadziłem mnóstwo rozmów z tymi ludźmi i stwierdziłem, że to nie ma najmniejszego sensu. Odkąd PiS zaczął płacić im pieniądze i teraz zapowiada, że jeszcze więcej będzie płacił, to już rozmowa z nimi staje się w tym momencie bezcelowa. Dopóki jeszcze się rozmawia z nimi o imigracji, jakąś tam rację przyznają, jeżeli się mówi o ideologii gender, LGBT, jakąś rację przyznają. W momencie, kiedy rozmowa zejdzie na temat ekonomii, pieniędzy, no to zawsze to samo odpowiedź jest, ja wiem, że wszystkie partie kradną, PiS też kradnie, ale oni się dzielą. I w tym momencie no, nie mamy żadnego argumentu, bo to jest dla nich już taki argument, że już no, co my możemy im powiedzieć? W momencie, jak będziemy im mówić o zmniejszaniu podatków, no to tak jakby im tłumaczymy, że ich dochody też się zmniejszą, tak? Bo oni sami przyznają, że żyją z kradzieży, żyją z tych podatków, a jeżeli my zaczniemy im tłumaczyć, że my chcemy zmniejszyć podatki, no to oni od razu kalkulują sobie, że spadną, ich działka spadnie w tym całym rachunku. Dlatego twierdzę, że to nie ma sensu. My powinniśmy zająć się tymi wyborcami, których już mamy. Przed wyborami do euro kolega tutaj Grygowski Jakub był akurat na stażu w Radio Star w Warszawie i cały marzec po mieście chodził z dyktafonem, robił wywiady, spotkania z młodymi ludźmi i każdego, kogo zaczepiło się na ulicy, to wszyscy tylko mówili tak, Konfederacja to jest jedyne wyjście, nie ma innej opcji, Konfederacja. Każdy młody człowiek, czy to chłopak, czy dziewczyna. Przyszedł dzień wyborów, no i co, jaki wynik? Wszyscy wiemy, jaki wynik był. Jak zwykle pod progiem. Kolega tutaj Wyżykowski też zasiadał w komisjach, on organizuje od wielu lat komisje wyborcze w Polsce. No i dzień wyborów nadszedł. Nie ma tych ludzi, którzy zadeklarowali się, że przyjdą do komisji, nie ma tych ludzi, którzy zadeklarowali się, że przyjdą głosować. SMS-ami pisze do nich, jeden zapił, drugi pojechał gdzieś nad jezioro, bo ładna pogoda, trzeci ogląda mecz. I to zawsze tak wygląda przy każdych wyborach. My tutaj w Wielkiej Brytanii zorganizowaliśmy się i podam wam kilka liczb, żeby wam unaocznić, co się stało, odkąd zaczęliśmy tutaj my się angażować. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 zarejestrowało się 3200 osób do wyborów przy milionowej rzeszy Polaków w Wielkiej Brytanii. Na szczęście
Odkąd zaczęliśmy działać przez ostatnie 5 lat, teraz do wyborów europejskich zarejestrowało się 22 tysiące osób. To jest dalej mało, no ale jest 7-krotnie więcej. Do wyborów do Sejmu ostatnio zarejestrowało się ponad 60 tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii. Poszło ponad 50. Oczywiście nie zawsze jest tak, że wszyscy pójdą, zarejestrują się, ale ponad 50 tysięcy poszło. Czyli że teraz mamy taką nadzieję, że 100 tysięcy ponad osób możemy zmobilizować tutaj, żeby poszli do wyborów i możemy zrobić różnicę. Możemy dołożyć te przynajmniej 50 tysięcy głosów na Konfederację, bo proszę zauważyć, że we wszystkich komisjach, w których mieliśmy swoich ludzi, Konfederacja zdobyła 34, 33, 32%. Birmingham, Nottingham, Southampton, kilka jeszcze innych. W pozostałych częściach Wielkiej Brytanii, jak Szkocja, Walia, no niestety nie mieliśmy jeszcze takich środków, żeby obsadzić ludzi. Ale to też dobrze wyglądało. To było około 20 paru procent w każdej komisji. Czyli tutaj są ci ludzie, którzy chcą głosować na opcję wolnościową. I za chwilkę oddam tutaj mikrofon koledze właśnie Wyrzykowskiemu. Bardzo was proszę, bo fajnie jest, wiadomo, przyjść na spotkanie, posłuchać, jak pan Stanisław Michalkiewicz coś powie, czy pan Janusz Korwin-Mikke, porobić sobie zdjęcia z nimi, podyskutować, ale później trzeba się naprawdę zaangażować, wziąć ze sobą, jeżeli każdy z was głosował, to wziąć ze sobą jedną osobę, nie tłumaczyć mu o wolności, nie tłumaczyć mu o tym, tylko powiedzieć, chodź piwo ci postawię, chodź spędzisz ze mną niedzielę, pójdziemy sobie, zobaczysz, jak się głosuje, chociaż pierwszy raz i w ten sposób podwoimy nasz wynik. Potrzebujemy minimum 1 000 000 głosów w tym roku, żeby wejść do Sejmu. 600 ponad tysięcy zdobyliśmy w wyborach do euro, czyli jest szansa, jeżeli każdy z nas weźmie jedną osobę ze sobą. Powiem wam tylko jeszcze jedną taką ciekawostkę. Stanisław Mentzen napisał, Sławomir Mentzen napisał ostatnio w końcu 100 ustaw, które obiecywał od dawna, ale napisał. W jednym jego postulatów w tych ustawach jest to, żeby zlikwidować ciszę wyborczą w Polsce. Wszyscy wiemy, po co jest cisza wyborcza. Jest tylko po to, żeby przez ostatnie 24 godziny władza mogła w telewizji bombardować ludzi, ile dobrego zrobiła, jak się dobrze żyje, ile mostów nowych powstało, ile zieleni, ile parków, ile budynków. W Wielkiej Brytanii ciszy wyborczej nie ma. I to jest też taki mały tip dla was. Kiedy będziecie szli głosować, to nie ma problemu, żebyście mieli na sobie koszulki Konfederacji czy jakieś znaki Konfederacji. Oczywiście wchodząc do komisji wyborczej trzeba to schować czy usunąć, ale przed komisjami wyborczymi można w dzień głosowania agitować do głosowania na nas. Ja robiłem to osobiście i agitowałem do głosowania na siebie. Śmieszne sceny z tego wychodziły, bo panie z PiS-u zatykały uszy i krzyczały, że nie wolno mówić do nich w tym momencie. Biły mnie parasolkami, ganiały mnie po tych komisji, jak na Benny Hillu. Jakby to nagrał ktoś w przyspieszonym tempie, to by był komedia Benny Hill. No ale ja z uśmiechem tam dalej im tłumaczyłem coś o wolności, o głosowaniu na mnie prosiłem i powiem, że przekonałem dużo osób. Nie żałuję tego, że poszedłem, także namawiam was w dzień głosowania. Miejcie na sobie koszulki, rozmawiajcie z ludźmi, może przekonacie jeszcze parę osób do głosowania na Konfederację. Dlatego po raz ostatni, Abe, proszę, dzisiaj jesteśmy cały dzień, dzisiaj do 18. Tutaj jest kolega Paweł, jest tam Gabriela, która będzie zasiadała z wami i brała dane od was. Potrzebujemy mnóstwo ludzi do obstawiania komisji wyborczych. Są koszulki, które można nabyć i w dniu wyborów sobie nakładać, niekoniecznie z nazwą Korwin czy tam Wolność Konfederacja, są tam inne różne, jeszcze sam nie przeglądałem, także nie wiem, co tam jest dokładnie. Dziękuję bardzo. Kochani, w 2010 roku, kiedy dopiero zaczynałem się jakoś interesować działalnością społeczno-polityczną, odkryłem, że w województwie mazowieckim, w niektórych gminach, było aż 40% głosów nieważnych. Całkiem przypadkiem wygrywał PSL i całkiem przypadkiem w tych gminach różne komitety zapomniały, czy nie miały kogo zgłosić kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, gdzie się liczy głosy. W takiej sytuacji prawo określa jasno, że wakaty obsadza wójt. A wiadomo, kim obsadzi wójt, osobami, które wiedzą, kto ma wygrać. Zainteresowałem się wtedy kwestią komisji wyborczych. No oczywiście wtedy to było
fałszowane na zasadzie dostawiania drugiego krzyżyka. Niestety winnych brak, każdy tam każdego krył, wiadomo, w tych komisjach. Natomiast kiedy zaczęły się pojawiać nowe twarze, zupełnie nawet nie znające się na tym liczeniu głosów, no to powstrzymywała ta obecność przed fałszerstwami. I już w 2011 roku, gdzie zgłosiliśmy tych ludzi do komisji, nagle było to było parę procent dosłownie głosów nieważnych. Czyli z prawie połowy w niektórych gminach do paru procent. Dlatego sama obecność, nawet jak ktoś jeszcze nigdy nie był, to sama obecność bardzo pomaga w uczciwości takich wyborów. Ale niestety trzeba być też czujnym. Teraz w tych wyborach europejskich byłem przewodniczącym jednej z siedleckich komisji i każdy mnie tam znał, tam gratulowali mi narodzin dziecka i tak dalej, więc wiedzieli, kim jestem i wiedzieli, od kiedy tutaj w tych komisjach siedzę. No i wyobraźcie sobie, że przy liczeniu wyszło na jaw, że 5 głosów Konfederacji zostało wrzuconych do PiS-u. Więc nawet moja obecność, moje przewodniczenie tej komisji nie uchroniło przed takim błędem. Co się dzieje? No. Więc bardzo, bardzo was proszę, żebyście się nie lękali przy liczeniu do zgłaszania głosów. I drugiego klasyka, tym razem klasyka demokracji, zacytuję, bo nieważne kto głosuje, tylko ważne, kto liczy głosy. I jak policzy, i jak to będzie zrobione, i czy to będzie zrobione. Ważna rzecz, w szczególności tutaj, za granicą, nie tylko w Anglii. Trzeba tworzyć nowe obwody głosowania. Wystarczy do tego 15 osób, niekoniecznie zwolenników Konfederacji. To mogą być osoby, które po prostu nie chcą dojeżdżać 100 km, żeby zagłosować. Wniosek do konsula odpowiedni, tutaj konkrety możemy, tak? I tutaj jest, tak? Tak, ja dopiero niedawno otworzyłem pierwszą taką komisję obwodową. I ile kilometrów zaoszczędziliście? Godzina drogi, bo wszyscy z Wrexham jeździli zawsze albo do Liverpoolu, albo do Manchesteru, to do tego i do tego miasta jest godzina, także i to było, dystans jest głównym powodem, jednym z głównych powodów, dlaczego ludzie nie jeżdżą. Nie jeżdżą, tak. I teraz zobaczcie, jak skoczy frekwencja, jak o ile więcej osób zagłosuje dzięki temu, że mają blisko. Tym bardziej, że jest problem z głosowaniem korespondencyjnym, bo zostało zlikwidowane, już nie można sobie listem zagłosować. No a tutaj rzeczywiście musimy jak najbardziej podnosić tą frekwencję, no bo wyniki procentowe dla Konfederacji mówią swoje, tak, że im więcej osób głosuje, tym lepiej dla nas. Wyobraźcie sobie, że nawet jeżeli powstanie taka komisja wyborcza i my jesteśmy sami w tej komisji wyborczej, na przykład zgłosiliśmy tylko jedną osobę, a nie jeszcze kogoś, to taki na przykład PiS zgłasza 4 osoby z jednej rodziny, przejmują de facto organizację takiej komisji, przejmują wyznaczanie przerw chociażby. No i nie chcę tutaj niczego zarzucać, ale słyszy się o różnych sytuacjach, gdzie na przykład w spisie wyborców jest pan Zenek. Pan Zenek nie poszedł na wybory, no ale my pana Zenka znamy. Przecież on jest zapisem. No i co? Bierze się długopis, podpisuje się za niego, karta, głos ważny. Proszę bardzo, frekwencja rośnie, głosy nieważne, odsetek głosów nieważnych maleje. I o takich rzeczach się słyszy niestety, więc tutaj bardzo, bardzo trzeba być wyczulonym. No pomijając już takie sytuacje, gdzie oczywiście w kupce na inny komitet się znajdują nasze głosy. Bardzo istotną jest kwestią, na przykład w Polsce, kwestia zarobków. Ja wiem, że tutaj nie ma to przełożenia, tak? To są małe pieniądze. Ale pamiętajcie, że jest opcja zwrotu kosztów za dojazd chociażby do takiej komisji. Jeżeli gdzieś byśmy utworzyli komisję, gdzie trzeba by było dojechać, to jest opcja zwrotu kosztów, nawet do poziomu zwrotu za nocleg, jeżeli byłby potrzebny. Więc tutaj też nie ma co się obawiać, trzeba z tego korzystać i tworzyć te obwody i zgłaszać się do tego. To kilometrówki, to może Andruszkiewicz więcej by bardziej powiedział. No to ja chętnie bym też kolegę Andruszkiewicza zapisał do komisji, chociaż chyba teraz startuje z PiS-u, tak? Więc nie może jako kandydat. I
No, szanowni, no tutaj ja nie będę się o technikaliach za bardzo wypowiadał, bo jest masa sposobów na fałszerstwa, jest masa też sposobów na unikanie tych fałszerstw. Ja to się będę kręcił, prawdopodobnie przy stoliku szachowym, bo lubię w szachy grać i przy okazji partyjki można się trochę podszkolić i podpytać, tak? Bo tutaj kwestia pracy w komisji i szkolenia do takiej pracy bazuje na pytaniach od Was przede wszystkim. Jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie był w komisji, to oczywiście ja tutaj wprowadzenie, wstęp damy, na co zwrócić uwagę i tak dalej. Natomiast tych niuansów jest tak dużo, a wiem, że tutaj większość chyba osób obecnych w takiej komisji już zasiadała, że po prostu zaproszę do indywidualnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zaraz po nas będzie dwóch następnych prelegentów. Ja jeszcze na koniec chciałem jeszcze raz zaznaczyć. Nam nie brakuje liderów, bo jak posłuchacie naszych liderów, to są naprawdę tytanami intelektu przy tych miernotach, które siedzą w Sejmie. Nam brakuje menadżerów, którzy będą zarządzać partią i brakuje ludzi, którzy w ten najważniejszy dzień wezmą ze sobą kilka osób do głosowania. Tego najbardziej nam brakuje i polegliśmy na tym już kilka razy. Słuchajcie, bo konkurencja też nie śpi. Na niektórych wsiach to się nawet spotyka, że busami dowożą tych ludzi głosujących i przywożą, jeszcze coś tam postawią, tak, na drogę. A my musimy po prostu się organizować oddolnie. No rzeczywiście tych menedżerów brakuje, nie tylko menedżerów, ale zwykłych po prostu działaczy, którzy coś tam gdzieś tam pomogą i dzięki temu odciążą te osoby, które no rzeczywiście muszą w większej skali to wszystko organizować, pracować. No i tutaj z panią rozmawialiśmy, że takie rzeczy jak grupy na Facebooku są przejmowane przez Litwinów, te polonijne. I ciężko kogokolwiek zwerbować. Pani jest sama w swoim mieście. I no ja też kiedyś byłem sam, tak, no ale zaraz 20 osób się zorganizowało, żeśmy zrobili taką ekipę, że prezydent miasta nam już proponował koalicję, a w wyborach tam już rekord Polski, żeśmy pobili w 2014 roku 11% osiągając 80 tysięcy w mieście. I często jest tak, rzeczywiście tak jak tutaj pani była w komisji, to było około 60 głosów na Konfederację, ci ludzie gdzieś są, tak? Ja na przykład miałem za ścianą człowieka, który myśli bardzo podobnie do mnie. Nie bójmy się nawet walić tą głową w mur, tak? I nie bójmy się nawet wyrzucania z takich grup. Szukajmy takich ludzi, którzy nam pomogą. Zawsze to raźniej, zawsze to lepiej, zawsze to efektywniej. A przypominam, że w takim mieście 80-tysięcznym, jak moje, są 43 komisje, więc czemu by tutaj nie robić po kilka komisji w jednym mieście? Żeby po prostu... Oj, to ciężko mi teraz powiedzieć. To są dziesiątki tysięcy komisji. Komisji jest dziesiątki tysięcy w Polsce, a brakło nam 60 tysięcy głosów, żeby wejść do Europarlamentu. Jeden głos na komisję. Jeden głos na komisję nam brak, który na pewno tam był, znalazł się w śmietniku lub został uznany za nieważny. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękujemy, wielkie brawa. Sebastian Ross, przypominam, jest kandydatem partii Korwin Wolnościowym z listy warszawskiej. Pamiętajmy, żeby nie było niespodzianek, ja również zasiadałem w komisji. Jakuba jeszcze nie ma, który będzie kolejnym prelegentem, także ja trochę opowiem może. Również zasiadałem w komisji w Newcastle. Z Rexa do Newcastle miałem 3 godziny. Musiałem 3 godziny jechać, żeby tam zasiadać, bo akurat tam nikogo nie mieliśmy. Myśmy się sprężyli, zorganizowali. Jest to poświęcenie, bo to trzeba pojechać, koszty hotelu, prawda, energii to dużo i czasu, no niestety, zajmuje. Ale pojechaliśmy tam, patrzyliśmy na ręce, co prawda ja miałem bardzo fajną komisję i wszystko było transparentne, wszystko bardzo, bardzo sprawnie działało. No ale niestety, potrzebujemy tych ludzi, także jeśli są wśród Państwa aktywiści, to bardzo prosimy. A nawet jeśli nie byliście jeszcze Państwo aktywistami, bo nie musicie być. Nie musicie być osobami publicznymi, które pójdą, będą liderami i tak dalej. Po prostu skontaktujcie się z liderami, którzy już działają, albo bezpośrednio do konsulatów. Konsulat wtedy zapisze Państwa imię, nazwisko, że chcecie i wtedy odezwie się i powie, czy jesteście Państwo na liście, czy nie. Oczywiście lepiej jest skontaktować się już z jakimś komitetem wyborczym, bo wtedy ten komitet wyborczy desygnuje, czyli
powiedzmy, kontaktujecie się Państwo ze mną, ja wtedy mam możliwość wysłania kogoś do Leeds, do różnych innych miejsc. Także pierwszy raz też w Wrexham, odkąd Polonia Wrexham działa od powojny. Zaraz po wojnie zostało tam dosyć dużo Polonii, miejscowość Penny jest zaraz obok. Wszyscy później się przeprowadzili albo do Manchesteru, albo do Wrexham i nigdy tam nie było komisji wyborczej. Postanowiłem to zrobić, bo jest dosyć duża Polonia, jest tam potencjał. Różnie z Polonią bywa, niektórzy faktycznie nie mają jak, bo żeby pojechać do Manchesteru, jeśli ktoś pracuje w niedzielę, no to słabo. Nawet jeśli ta komisja działa do 21, jak ktoś pracuje do 19, no to i tak musi lecieć, oczywiście mu się nie chce. Do tego są inne wymówki, do tego też są inne różne losowe wypadki, także no nie zawsze ktoś dociera. A w Wrexham można wyskoczyć nawet na przerwie 15 minut. W Wrexham jest wszędzie 15 minut, także można 15 minut poświęcić na to, żeby podjechać, odhaczyć i zagłosować i tyle. Także zachęcam, bardzo zachęcam. Jeśli już mamy listę tam sporządzoną w miejscu, gdzie można kupować książki, zapraszamy, jeśli ktoś będzie miał ochotę. A dla tych wszystkich, którzy dopiero co przyszli, to przypominam, bar jest otwarty, kącik szachowy. Skarbonkę mamy zaraz przy stanowisku z książkami i koszulkami, bo wszystkie te nasze wydarzenia nie są za darmo. Aczkolwiek bardzo dużo rzeczy robimy filantropicznie, filantropowo, z własnej kieszeni. Jeździmy, odbieramy prelegentów, coś dokładamy od siebie, zawsze więcej, ale też są nasze składki. Dlatego polegamy też na Państwa wsparciu finansowym, duchowym, finansowym, aktywistycznym, że tak powiem. Także będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zaangażujecie się, bo bez nas, no my możemy być liderami, prawda? I my możemy nakręcać, dawać możliwości. Tak jak ja teraz otworzyłem tę komisję w Wrexham i czekam na ludzi. Zorganizowaliśmy się, w ogóle śmieszna sytuacja, bo akurat w tym budynku pierwszy raz organizowaliśmy przyjazd prezesa Janusza Korwin-Mikkego. I tutaj razem z kolegami, którzy pojechali w tym samym dniu, było jedno wydarzenie wcześniej w Liverpoolu, później było kolejne tutaj. Skrzyknęliśmy się wszyscy w Wrexham, słuchajcie, no, mamy wspólne cele, zorganizujemy koło. No i tak działamy, już zorganizowaliśmy pana Michalkiewicza, zorganizowaliśmy Janusza Korwin-Mikkego, zorganizowaliśmy księdza Gniatka, który przyjechał i również wolnościowe tezy wygłaszał. Także no, mamy już sporo na koncie, aczkolwiek prosimy cały czas o zaktywizowanie się. Także jakbym prosił zaplecze, żeby zawołać Jakuba Grygowskiego, który będzie prelegentem kolejnym. Wołają Jakuba. Ja jeszcze raz zapraszam do nabywania książek, do aktywizowania się. Piwko, grochówka na zewnątrz czeka, kiełbaski też już się pewnie smażą. No i tyle ode mnie. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu. Jakub mnie trochę tu wystawił. Jakub nie. Okej, dobra. No to z racji tego, że mamy kolejnego prelegenta już czekającego, żeby się z Państwem spotkać, chciałem tylko powiedzieć kilka słów, ponieważ nie można mówić o wolności w kraju, w którym pewne zachowania, pewne procedury są przymuszane. Naprawdę nie rozumiem tego, jak to się dzieje, że my, Polonia, mieszkając na innym obszarze terytorialnym, nie podlegamy jakiemuś przymusowi. Już nie będę mówił o podatkach będzie mówił Sławomir Mencen. Ale chodzi mi o szczepienia. Jakim cudem my, Polacy, Polonia, mieszkająca w Wielkiej Brytanii, nie musimy się szczepić? Moja córka dostaje formularz w szkole, że oczywiście z kolejną głupawą szczepionką grypy występują i tutaj już mamy inną szczepionkę, teraz będzie spray do nosa i tak dalej, nie w kłucie. Ja mówię nie, dziękuję, od razu odhaczam, że nie, podaję milion powodów, dlaczego nie, ale mogę to zrobić i moja córka nie musi być szczepiona. To jakim cudem moja rodzina w Polsce, moi znajomi w Polsce, moi ludzie z tego samego kraju muszą, jest taki przymus, że mało tego, są zaszczuwani. No, słyszymy w tych w różnych źródłach przekazu, co się dzieje z rodzicami, którzy nie zaszczepili. Po prostu podjęli taką rodzicielską decyzję. Już abstrahując od tego, czy są badania, czy nie.
Także ja bym chciał zaprosić naszego kolejnego prelegenta, który opowie nieco więcej o swojej działalności różnej, nie tylko o szczepieniach, bo w to wchodzi też SS, tak, Social Services. I chciałbym zaprosić pana Skuteckiego, pana posła Skuteckiego. Wielkie brawa, zapraszamy. Dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, bo emigracja jest w moim odczuciu chyba tym ostatnim bastionem jakiejś normalności. A mówię to z perspektywy też byłego emigranta, bo 2 lata mieszkałem w Wielkiej Brytanii na północy w Newcastle. I tak nie za bardzo wiem, o czym Państwu opowiadam. Że zacznę od tego w ogóle, kim jestem i skąd się wziąłem. Z wykształcenia jestem gramatykiem i mediatorem. Studiowałem też stosunki międzynarodowe, studiowałem filozofię. Od zawsze związany z Unią Polityki Realnej. Do Sejmu dostałem się z listy Kukiz 15. I rzeczywiście 4 lata, na samym początku, jak objąłem mandat, stanąłem razem z całą moją drużyną, tak powiem, przed pewnym dylematem, bo są różne metody, różne sposoby wykonywania mandatu posła. Są posłowie od przecinania stąg na nowych inwestycjach, są posłowie od siedzenia w mediach, od różnych rzeczy. My wybraliśmy taki model sprawowania mandatu interwencyjnego. W ustawie o wykonywaniu mandatu posła jest niewykorzystywana generalnie takie narzędzie jak interwencja poselska. My zaczęliśmy od tego. Wiadomo, że poseł opozycji nie jest w stanie przeforsować żadnych zmian systemowych, prawnych. To jest niemożliwe. Oczywiście można próbować i składać projekty ustaw, ale to jest 100% pewności, że one nie zostaną przez większość sejmową przyjęte. Więc próbowaliśmy być tą ostatnią deską ratunku dla ludzi, którzy przychodzili do biura poselskiego rozpaczliwie szukając pomocy. I te tematy, z którymi ci ludzie przychodzili, można zawrzeć w jednym zbiorze. Dotyczyły one w 90% dzieci. Dzieci, które były pozbawiane kontaktu z jednym z rodziców, zazwyczaj z ojcem. Dzieci, które w szpitalach, w przychodniach były poddawane, mówię to z otwartą przyłbicą, eksperymentom medycznym. Bo to, o czym mówił kolega, kwestia szczepień. Szczepienia tak naprawdę są wciąż eksperymentem medycznym. Nie ma żadnych dowodów. Nikt nigdy w historii nie przeprowadził normalnej procedury porównawczej, czyli szczepimy jakąś grupę, nie wiem, 1000 dzieciaków, drugą grupę, powiedzmy, 1000 dzieciaków nie szczepimy i sprawdzamy po 5, 10, 15, 20 latach, co się z nimi dzieje. Nikt tego nie zrobił. Dla mnie to jest niebywałe, bo tego typu testy są robione przy każdym produkcie farmaceutycznym, a nie przy szczepieniach. Jeżeli słyszycie czasami, że są takie rzeczy robione, zwróćcie uwagę, co jest placebo. To nie jest sól fizjologiczna, to nie jest środek, produkt, który nie ma żadnego wpływu, to jest po prostu dokładnie to, co jest w szczepionce, oprócz antygenów. A jak już mowa o antygenach, mieliśmy przedwczoraj spotkanie w Sejmie mojego zespołu, na zaproszenie przyjechała pani doktor Bolgan, to jest doktor farmacji po Harvardzie, światowa pierwsza liga, ekstra klasa. I ona zbadała szczepionkę Invarix Hexa, która jest podawana w Polsce. Wyobraźcie sobie Państwo, że 50% składu, dokładnie połowa zawartości tej szczepionki, to były zanieczyszczenia. Dokładnie 50%. Zanieczyszczenia o kompletnie nieznanym pochodzeniu. To były jakieś fragmenty DNA, jakieś... Tam było wszystko. Mało tego, zbadała też szczepionkę na MMR, różyczkę. I w tej szczepionce było wszystko oprócz antygenu różyczki. Oj, jakieś cuda, tak? Ale dobrze, to o samych szczepieniach nie chciałem za dużo mówić, bo to temat jest bardzo ważny, kluczowy, ale poboczny. Chciałem mówić o tym, że Państwo, emigranci, wy wiecie, jak powinna wyglądać organizacja państwa.
rzeczy, które są kompletnie dla was banalne i oczywiste, takie jak prowadzenie działalności gospodarczej. Ja prowadziłem działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. I to było piękne. Prowadziłem wcześniej i później działalność gospodarczą w Polsce i to było koszmarne. Wy wiecie, jak to zrobić. Wy musicie, ja chciałbym was poprosić o mobilizację przy wyborach, bo jeżeli wy nie pójdziecie na te wybory, no to kto? No to kto? W Polsce podstawowym problemem dzisiaj jest wszechobecny konflikt interesów. Nie chcę się opowiadać na temat gospodarki i innych rzeczy, bo się na tym nie znam. Siedzę w Komisji Zdrowia i zajmuję się tylko zdrowiem. Wyobraźcie sobie państwo, że w Polsce nie mamy już polskiej służby zdrowia. Jeżeli chodzi o sieci farmaceutyczne, one są przejęte przez Niemców i Żydów. W Wielkiej Brytanii też jest taka sieć apteczna Super Pharma, prawda? Natomiast w Wielkiej Brytanii jest mnóstwo konkurencyjnych i aptek, i hurtowni. W Polsce nie dosyć, że sieć Super Pharma jest dominująca, to jeszcze mają dominujący segment hurtowni. Nie wiem, czy wiecie, że wy produkujecie jakikolwiek produkt leczniczy. Nie możecie go sprzedać jako producent apteki. Ustawowo macie obowiązek zrobić to poprzez hurtownię. Hurtownia może od was ten produkt wziąć, ale nie musi. Idąc dalej. Wrócę do szczepień, ale tylko pod względem czysto formalnym. Kalendarz szczepień w Polsce jest ustalany przez głównego inspektora sanitarnego w formie decyzji administracyjnej. To nie jest ani ustawa, ani rozporządzenie. Czyli to jest coś, co nie podlega żadnym konsultacjom społecznym, nikt nie ma na to wpływu. On jest ustalany we współpracy z pediatrycznym zespołem doradzającym ministrowi. Sprawdziliśmy. Na kilkunastu, dwunastu członków tego zespołu, dziesięciu, w tym samym czasie brało pieniądze od koncernów, doradzając ministrowi za darmo, tam bez żadnego wynagrodzenia. Jest co roku publikowany taki raport Infarmy. Infarma to jest stowarzyszenie największych graczy na rynku farmaceutycznym w Europie. Największe koncerny są członkami i raz do roku publikują taki raport, komu, na co, za co dali pieniądze. I tam nie dosyć, że są wszyscy, praktycznie wszyscy konsultanci krajowi w Polsce, tam są lekarze, tam są naukowcy, ale tam są też instytucje. Tam jest na przykład Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Więc wiadomo, że kto płaci, ten wymaga i to się wszystko zamyka w pewną całość. Ja nie wiem, o czym jeszcze bym państwu chciał opowiadać. Ja myślę, że najciekawszy to będzie ten etap na samym końcu, jak będzie dyskusja i pytania, bo wtedy porozmawiamy sobie bardziej. A poza tym muszę państwu wyznać, że to jest niesamowicie stresujące przemawiać przed panem Stanisławem Michalkiewiczem. Dziękuję. Stres jest, potwierdzam. Chciałbym teraz powiedzieć, że zrobimy sobie małą przerwę. Kiełbaski już są zrobione, czekają na państwa. Jeśli ktoś jest głodny, to zapraszamy. Jeśli nawet nie jest głodny, to z obowiązku. Co prawda nie nakłaniamy, zapraszamy. Chciałem tylko się odnieść jedno słówko. Sam siedzę w badaniach, w szczepionkach. Staram się czytać, staram się analizować i tak dalej. I powiem wam, że szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby B i HPV ma, to są dwie najgorsze szczepionki. Tam jest tyle syfu, tam jest tyle kloaki, że Trzaskowski lubi to. Może powiedzieć. Tam jest tyle syfu, że Antifa, mogłaby mieć slogan taki, Antifa łowca HPV. Serio. Także czytajcie, porównujcie, patrzcie na badania, co jest, czego nie ma. Co mówią media, ale czego nie mówią. I kto kogo sponsoruje, i kto bierze najwięcej pieniędzy, kto ma największe zyski w tym. I kto co podpisuje własnym nazwiskiem i kim jest. Także dziękuję i zapraszam na przerwę.